Biuro czy dom możemy urządzić tak, jak chcemy, jednak do lasu potrzebny jest plan. To drogowskaz dla leśników, którzy dbają o zielone płuca Polski. Mapa ta obrazuje zróżnicowanie drzewostanów, w tym na leśnictwie widoczne gatunki, przede wszystkim liściaste, buk, dąb i oczywiście świerb. Urządzanie lasu to nauka z dziedziny leśnictwa. Jego historia jest tak długa jak historia leśnictwa i powstanie tej nauki wiązało się z potrzebą zachowania trwałości lasów. W XVIII wieku stwierdzono, że eksploatacja lasów nieuporządkowana może doprowadzić do tego, że te lasy z Europy znikną. Dziś możemy powiedzieć, że urządzanie lasu to nauka, która zajmuje się organizacją pracy gospodarstwa leśnego w taki sposób, aby zachować trwałość funkcji, które ten las pełni, czyli swoistych usług ekosystemowych, które całe otoczenie od lasu oczekuje. Najważniejszym dokumentem sporządzanym przez służby urządzeniowe jest właśnie plan urządzenia lasu. Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument, według którego prowadzi się gospodarkę leśną w nadleśnictwie. Sporządzanie tego dokumentu opiera się na inwentaryzacji zasobów leśnych, określenia dominujących funkcji, jakie w poszczególnych kompleksach występują i wzmacnianiu tych funkcji w odpowiedni sposób. Las pełni w naturalny sposób funkcje, rośnie, pochłania dwutlenek węgla, wytwarza tlen. Problem się pojawia wtedy, kiedy jest deficyt tych usług. W Polsce od czasu II wojny światowej lesistość wzrosła z 20% do prawie 30%, ale ilość lasu na jednego mieszkańca spadła. W tej chwili to jest 24 ary. I dlatego kluczową rolą jest określenie, które funkcje powinny być przez leśników wzmacniane. Te funkcje to funkcje ochronne, funkcje społeczne i funkcje produkcyjne, bo nie należy zapominać o tym, że drewno jest najwspanialszym surowcem, jaki w ogóle może człowiek użytkować. I naszą rolą służb urządzania lasu jest dokonanie opisu tego lasu, analiza tego, co w poprzednim dziesięcioleciu w nadleśnictwie się wydarzyło i zaplanowania nowych wskazań na kolejne 10 lat. Razem z tworzeniem planu urządzenia lasu przeprowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Jest to procedura, która ma zapewnić, że wszelkie walory przyrodnicze, które w danym nadleśnictwie występują, nie ulegną zniszczeniu czy nie pogorszy się ich stan. I ten dokument, który powstaje w ramach tej procedury, tak zwana prognoza oddziaływania na środowisko, jest później opiniowany przez służby regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. To ma zabezpieczyć te formy i przedmioty ochrony występujące w tych obszarach leśnych. W naszym regionie Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej znajduje się w Brzegu. To tu powstają mapy i dokumenty, które następnie są drukowane i przekazywane leśnikom, zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej. Mamy tutaj informację, że mamy drzewostan sosnowy 59-letni, że mamy podszyt na 30%, jakie siedlisko leśne w danym miejscu jest oraz to, jakie osobliwości przyrodnicze, jakie rośliny chronione występują w danym wydzieleniu leśnym oraz to, co mamy zaplanowane, jakie działania gospodarcze będziemy wykonywać. W tym wydzieleniu leśnym zaplanowana jest trzebież późna, czyli zwyczajne przyrzedzanie drzewostanu, czyli pozyskujemy drewno i dalej mamy las. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej to przedsiębiorstwo państwowe, które istnieje już blisko 70 lat i obejmuje swoim działaniem cały kraj. W ramach tego przedsiębiorstwa funkcjonuje 12 oddziałów, takich jak oddział w Brzegu i zarząd w Sękocinie pod Warszawą. Brzeg, pochwalę się, jest jednym z największych oddziałów i najdłużej funkcjonującym. Służby urządzania lasu już po II wojnie światowej zaczęły powstawać przy jednostkach lasów państwowych. W 1951 roku trzy sekcje urządzania lasu z takich jednostek lasów państwowych zostały skierowane do Brzegu, a w 1954 roku został utworzony pierwszy dział urządzania lasu właśnie w Brzegu. W 1956 roku
powstało przedsiębiorstwo, które dzisiaj jest pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W tym 51 roku, kiedy te sekcje znalazły się w Brzegu, Brzeg nazywany był miastem leśników, z czego dumni jesteśmy. Zasięg działania mojego oddziału to całe województwo dolnośląskie, pokrywające się prawie z granicami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, województwo opolskie, będące w zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. To są ci dwaj nasi partnerzy, dla których głównie wykonujemy plany urządzenia lasu. To jest ponad 50 nadleśnictw, zasięg od Bogatyni po Katowice naszego działania. Także praca pracowników Biura Urządzania Lasu to jest praca w terenie, 7 dni, 5 dni w delegacji, a tylko w krótkim okresie zimowym opracowanie tych danych, tworzenie baz opisowych, czy też leśnej mapy numerycznej, czego efektem później jest plan urządzenia lasu. Plan urządzania lasu zaczyna tworzyć się w lesie. Pracownicy opisują drzewostany, ich składy gatunkowe oraz kondycje. Robią też pomiary i inwentaryzację zasobów drzewnych. Moje zadania i moich kolegów polegają na tym, aby opisać las, który rośnie, zobaczyć, jakie są potrzeby, jakie wskazania trzeba nadać w tym lesie, żeby on mógł dobrze rosnąć, żeby można było zachować podstawowe funkcje lasu, jakie tutaj występują. Pracownik, który chodzi po lesie, fachowo nazywany jest taksatorem. I jego zadaniem jest właśnie opisanie tego wszystkiego, co widzi. Dostaje on do dyspozycji, kiedyś to były papierowe materiały, mapa, papier i zdecydowanie ta praca była trudniejsza. W tej chwili mamy do dyspozycji elektroniczne dane, GPS, bazy danych i w tym momencie taksator wchodzi do lasu. Las jest podzielony na tak zwane oddziały leśne, to już takim mikro. I taki oddział składa się z kilkunastu pododdziałów i taksator ma za zadanie obejść te wszystkie pododdziały, zrobić opis, czy rośnie tutaj sosna, załóżmy 10 lat, czy rośnie dąb 140. I wskazać, co należy w tym wydzieleniu zrobić, co pan leśniczy przez 10 lat, jakie zadania musi wykonać, żeby ten las dalej dobrze rósł. To nie jest tylko tyle, że przyjdziemy i opiszemy, że rośnie sobie sosna. Musimy zobaczyć, jakie są zagrożenia ze strony różnych czynników, klimatyczne, od owadów, na przykład przemysłowe. I to wszystko musimy wpisać do takiego wydzielenia i to też determinuje nasze wskazania, jakie tutaj proponujemy w danym wydzieleniu. No, teraz akurat dosyć mocno, niestety, ale pokazuje się na sośnie jemioła, która też determinuje w tym momencie to, co chcemy zaplanować w tym lesie, żeby była trwała ciągłość tego lasu. Jeżeli ktoś lubi taki, no nie można powiedzieć, że wolny zawód, ale nie siedzieć za biurkiem, nie siedzieć w fabryce, tylko poruszać się, chodzić na świeżym powietrzu, to jest jak najbardziej zawód, który można wykonywać. No jest się w delegacji, jeździ się praktycznie po dużej części Polski, poznaje się różne rejony kraju i to jest bardzo fajne, bo naprawdę w tym momencie możemy poznać, jakie lasy są na Dolnym Śląsku, jakie lasy są na Opolszczyźnie czy na Górnym Śląsku. I tutaj jest to takie dosyć ciekawe zajęcie i rozwijające. Plan urządzania lasu to podstawowy dokument, który reguluje gospodarkę leśną w nadleśnictwie. Określa, co w jakiej części lasu i kiedy powinno zostać wykonane. Dotyczy to zarówno zabiegów hodowlanych, jak i ochronnych. Plan urządzania lasu dla leśniczego jest to po prostu mapa drogowa. Bez tego leśniczy musiałby sam odkrywać, co w danym lesie jest, co może rosnąć, jakie są siedliska, jak wykonać jakiś podział powierzchniowy, gdzie i jakie rosną gatunki, w jakim wieku, jakie tam można byłoby wykonywać działania. Dzięki temu, że mamy plan urządzania lasu, to wiemy z dokładnością metra kwadratowego, co na danej powierzchni leśnej rośnie.
Mamy bardzo dużo różnych map, które pomagają w tej codziennej pracy. One są aktualizowane właśnie co 10 lat. Las się zmienia, no nie zmienia się tak dynamicznie, żeby zmieniał się właśnie co roku, tylko taki cykl 10-letni okazuje się, że jest idealny. Dzięki temu, że to co 10 lat mamy świeże dane, możemy bardzo dobrze gospodarować, no i zabezpieczać to właśnie interes Skarbu Państwa, czyli zajmować się jak najlepiej, jak najbardziej, jak najlepiej potrafimy właśnie lasami. Każdy taki plan zawiera wskazania gospodarcze, czyli tą wskazówkę, co leśniczy ma wykonać w danym dziesięcioleciu. Na całe szczęście jest tutaj też zachowana pewna elastyczność i my możemy na przykład z rębni zupełnej przejść na rębnię złożone. Jeżeli widzimy, że jest potencjał w siedlisku, możemy przejść na tą rębnię taką lepszą dla środowiska. Nikt rębni zupełnych nie lubi, chociaż sosna ją bardzo lubi, ale możemy przejść i jeżeli widzimy taką możliwość, że chociażby możemy wprowadzić buka czy dęba, no to ta elastyczność jest. Ale to jest tylko taka drobnostka, bo dzięki temu, że mamy te wskazania, mamy po prostu, dla nas to jest czy mapa drogowa, czy nawet i można powiedzieć, że Biblia. Mamy te informacje, co musimy wykonywać, ale też te szczegółowe informacje, które są cenne z punktu widzenia przyrodniczego, że pomimo, że jest wydzielenie, w którym wykonujemy działania gospodarcze, my mamy też dokładne informacje z lokalizacją, gdzie są chociażby osobliwości przyrodnicze. Czyli są to rośliny chronione, które musimy zabezpieczyć. Są tam wszystkie też bardzo ważne informacje, co w tym lesie rośnie, bo las, pomimo tego, że dane wydzielenie leśne może być takim zwartym kompleksem, tam też mogą być inne wyłączenia, chociażby jak kępy i te gatunki, które tam są, czasami bardzo ciekawe. To wszystko jest opisane łącznie z wiekiem, jaki dany kawałek lasu ma. Więc te wszystkie informacje, które są, to jest bardzo fajne i to jest niesamowite, że nawet najgłębsze, bardziej skryte zakamarki, chociażby Puszczy Białowieskiej. One są już przez taksatorów, przez leśników odwiedzone wielokrotnie, są opisane. Nie ma na Opolszczyźnie takich miejsc, które nie byłyby znane leśnikom. Często zdaje się osobom, które nie pracują w lesie, że są nieprzebyte lasy i są miejsca, do których nikt nigdy nie zaglądał. Okazuje się, że na pewno zagląda tam i taksator, i na pewno zagląda tam leśnik, więc nic w lesie się przed nami nie ukryje. Plan urządzania lasu to przede wszystkim gruba księga, ale to też niesamowita baza danych. Baza danych połączona z mapą. Dzięki temu, że możemy na bieżąco korzystać, chociażby będąc w lesie, z urządzeń mobilnych, możemy skorzystać z bazy danych, możemy zlokalizować się, gdzie jesteśmy, zobaczyć, co w danym miejscu było wykonywane w poprzednich latach oraz to, co jest planowane na przyszłe lata. Kiedy chcemy pracować w biurze, w kancelarii leśniczego, to korzystamy z komputera i te wszystkie dane, które, czy chociażby pomiary, które wykonaliśmy w terenie, możemy wykorzystywać je właśnie w tej pracy biurowej. I w pracy biurowej mamy bardzo duży wybór map, zaczynając od mapy siedliskowej, drzewostanowej, przyrodniczej, turystycznej, czy tak bardzo ważnej mapy lotniczej. Kiedy widzimy lasy z góry, to bardzo ułatwia nam pracę czy przy planowaniu, czy przy wykonywaniu, czy podejmowaniu jakichkolwiek codziennych decyzji. To jest bardzo duże ułatwienie w tych zwykłych, gospodarczych, codziennych decyzjach, których leśnik musi podejmować naprawdę wiele. Plany urządzania lasu są także poddawane konsultacjom społecznym. Każdy chętny może wyrazić swoją opinię i zasugerować, na co warto zwrócić uwagę. Plany urządzania lasu są tym, co jest dla nas najważniejsze, bo to jest taka biblia tego, co mamy robić w ciągu 10 lat, co jest dla nas tutaj istotne, ale nie wyobrażamy sobie i nigdy tego nie było, żebyśmy to robili samodzielnie. Zawsze jest konsultacja społeczna. W momencie, kiedy Lasy Państwowe, kiedy konkretne nadleśnictwo rozpoczyna pracę nad planem urządzania lasu, a to jest cykl 3-letni, bo mniej więcej tyle czasu trwa opracowanie, już informujemy społeczeństwo o tym, że zapraszamy do konsultacji, że zapraszamy do zgłaszania uwag, że zapraszamy do zapoznania się z tym, co tak naprawdę w tym nadleśnictwie konkretnym przez kolejne 10 lat będzie się działo. Najpierw zapraszamy do takiego wydarzenia, jakim jest Komisja Założeń Planu i wówczas, jeśli ktoś ma ochotę, a niestety
bardzo mało osób poświęca swój czas na to, żeby wtedy, kiedy my zapraszamy do konsultacji, w tych konsultacjach uczestniczyć, to dowiaduje się o tym, co zostało zrobione w ciągu ostatnich 10 lat w nadleśnictwie, co zostało zrobione dobrze, co wymaga poprawy i przyjmuje się pewne założenia, które Biuro Urządzania Lasu dostaje jako zadanie do wykonania. Po mniej więcej 2,5 roku, kiedy dostaje zakończony proces inwentaryzacji stanu lasu, tego stanu zdrowotnego lasu, zapraszamy na ponowne konsultacje. One się nazywają Narada Techniczno-Gospodarcza, gdzie już są przedstawione większe szczegóły w oparciu o to, co urządzeniowcy z tego lasu przez te 2,5 roku wynieśli. Są już podawane przybliżone masy drewna do pozyskania zarówno w cięciach rębnych, jak i w zabiegach pielęgnacyjnych. I ponownie zapraszamy ludzi, każdego tak naprawdę, kto będzie chciał dowiedzieć się o przyszłości i ewentualnie wnieść swoje uwagi. Jednocześnie my jako Nadleśnictwo Opole będziemy próbować rozmawiać z ludźmi przy różnego rodzaju eventach, uroczystościach, piknikach, na których są leśnicy, po to, żeby dać możliwość komuś przy okazji, jeśli nas spotka, żeby z nami porozmawiać. To taka nowa forma partycypacji. Chcemy być otwarci, nie chcemy, żeby ktoś potem zarzucił, że nie miał możliwości. Nie mamy nic do ukrycia, więc każdy, kto będzie chciał, będzie mógł z nami rozmawiać, wnieść swoje uwagi. Najczęstszy błąd w konsultacjach jest taki, że oczekiwania ludzi są związane z aktywnością turystyczną, ruchową, sportową, a plan urządzania lasu dotyczy całości zagadnień, za wyjątkiem turystyki. Turystyka to jest zupełnie inna dziedzina, niemniej my nie będziemy się odżegnywać. Jeśli ktoś będzie chciał z nami rozmawiać o nowej ścieżce spacerowej czy biegowej, albo do jazdy konnej, o miejscach, w których musimy postawić kolejne stanowisko zadaszone, żeby móc sobie w tym lesie odpocząć w czasie spaceru, to my takie informacje będziemy przyjmować. Natomiast generalnie konsultacje związane z planem urządzania lasu polegają na tym, że ludzie mogą się dowiedzieć o tym, w którym miejscu będziemy przebudowywać las, który już dojrzał i dlaczego to robimy, a jednocześnie w związku z pojawiającym się nowym hasłem jako lasy o wyższej użyteczności społecznej, czyli lasy blisko dużych aglomeracji, blisko dużych miejscowości, będziemy przekonywać ludzi do tego, że nasza gospodarka ma na celu zatrzymanie, utrzymanie powierzchni leśnych, zwiększenie zasobów leśnych, a wycinane drzewa nie są wycinane tylko po to, że nam się tak chce, ale tak naprawdę każdy z nas codziennie używa bądź drewna, bądź jego pochodne i nie ma innej możliwości, jak tylko pozyskiwanie tego z lasu. Więc konsultacje są z jednej strony możliwością odbioru od społeczeństwa ich oczekiwań, ale z drugiej strony nam dają szansę na bezpośredni dialog, żeby przekonać ludzi, że to, co się dzieje w lesie, co zauważają w ciągu ostatnich paru lat, odkąd wybuchła pandemia, ludzie poszli do lasu i coś, co działo się od zawsze, nagle jest dla nich szokujące, bo wcześniej na to nie zwracali uwagi. Więc my będziemy w czasie takich konsultacji przekonywać, że to, co się dzieje, nie jest niczym nadzwyczajnym i na pewno nie ma zamiaru ta nasza działalność stworzenie powierzchni pod deweloperkę, pod nowe centra handlowe. My musimy reagować na to, co się dzieje z klimatem. Niektóre gatunki drzew albo drzewa w pewnym wieku już sobie nie radzą ze zmianami, z brakiem wody. I nasze działanie ma na celu to, żeby trwałość lasu zachować. Powstaniem planu urządzania lasu pracuje sztab ludzi. To leśnicy, przyrodnicy, geodeci czy specjaliści od teledetekcji. Tu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, by lasy państwowe mogły służyć nie tylko nam, ale również przyszłym pokoleniom.